Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach za projekt doświadczenia chemiczne, które należy przeprowadzić, aby zbadać wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej. Dobra, no to rysujemy sobie tutaj jakiś schemat i dajemy sobie jakiś metal, na przykład glin. I wprowadzamy go do dwóch probówek do prąbówki pierwszej i prąbówki drugiej. Tutaj mamy podziałać temperaturą, to przypominamy sobie, że jak podgrzewamy mamy takie oznaczenie. W jednym jak i w drugim, będziemy mieć kwas chlorowodorowy. OK. No i tutaj, obserwacje. W probówce pierwsza, druga, zaobserwowano intensywniejsze wydzielanie pęcherzyków gazu niż w probówce pierwszej. Wniosek: wzrost temperatury spowodował przyspieszenie. Reakcji chemicznej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już!